Czas epidemii pokazał nam, że rynek pracy jest bardzo wrażliwy. Skutki mogą odczuć zarówno pracodawcy, jak i pracownicy. Jedni obawiają się braku przypływu dochodów, drudzy boją się tego, że stracą pracę. Maciej Lkalski jest moim i Państwa gościem, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Dzień dobry Panu. Witam serdecznie, dzień dobry. Panie dyrektorze, jaką mamy sytuację, jeżeli chodzi o rynek pracy w województwie opolskim od czasu, kiedy ogłoszono w Polsce epidemię? No tak naprawdę właśnie kwiecień, to był pierwszy pełen miesiąc, który mogliśmy obserwować pod względem takim statystycznym, ale też mając codzienny kontakt z przedsiębiorcami, z pracodawcami, wiemy, co się wydarzyło w pełnym tym okresie, bo ile marzec to był taki okres jeszcze trochę na przeczekanie, nikt tak naprawdę nie wiedział, w którym kierunku ta cała epidemia podąży, jakie będą skutki w gospodarce, o tyle kwiecień pokazał, że no niestety do ewidencji urzędów pracy napływają osoby bezrobotne, rejestrują się. No w kwietniu 1800 osób więcej niż w marcu. Dla porównania, jaka jest skala, na koniec marca 22 tysiące osób zarejestrowanych jako bezrobotne, no to teraz mamy blisko już 24 tysiące. Z takich bardzo wstępnych szacunkowych danych za kwiecień, bo jeszcze do końca nie policzyliśmy tych danych, stopa bezrobocia wzrosła do 6,5%, co pokazuje rzeczywiście, że zaczyna źle się dziać na rynku pracy, w gospodarce. To są liczby, natomiast życie pokazuje, że firmy walczą o przetrwanie, że osoby boją się o utratę miejsc pracy. Panie dyrektorze, ale może być taka sytuacja, że część osób z powodu sytuacji epidemiologicznej nie przychodzi do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, nie rejestruje się. I te dane, które Państwo pokazują, mogą być troszeczkę zafałszowane? Dlatego tak mówię, to są informacje wstępne, musimy to dokładnie policzyć, zgodnie z wszystkimi metodami, technikami pracy, urzędów pracy, powiatowe urzędy pracy, które prowadzą rejestrację, mają jeszcze kilka dni roboczych na wprowadzenie wszystkich danych zaległych, ale rzeczywiście, jeżeli urząd pracy jest zamknięty w sensie takim, że fizycznie nie można do niego wejść, to osoby rejestrują się elektronicznie, co też wydłuża jakby okres weryfikacji i nadanie tego statusu osoby bezrobotnej. Na taką naszą wyobraźnię działają zwolnienia grupowe. Czy w trakcie epidemii takie zwolnienia były i czy one wynikały wprost z sytuacji ekonomicznej, czy bardziej tego, co się jeszcze działo przed ogłoszeniem epidemii w Polsce? Marzec to jeszcze spokój. W kwietniu właśnie pojawiły się, zostały do nas zgłoszone pierwsze 3 zwolnienia grupowe na w sumie ponad 200 osób. Oczywiście przedsiębiorcy mogą jeszcze z tego się wycofać. Nie muszą tych ludzi zwalniać. Albo ten proces zwolnień jest rozłożony w czasie. Raczej to nie jest jeszcze jakaś duża skala i mam nadzieję, że to tylko te 3 i nic więcej nie będzie. Natomiast żeby zobrazować to, co się wydarzyło na rynku pracy, te 1800 osób bezrobotnych, to tak jakby nam doszedł kolejny powiatowy urząd pracy w województwie opolskim, bo tyle średnio w takich mniejszych powiatowych urzędach pracy osób bezrobotnych jest. 1500, 2000, czyli tak jakby tylko w kwietniu doszedł nam kolejny urząd pracy. Urzędy pracy w województwie opolskim nie musiały czekać na decyzje rządowe, ponieważ bardzo szybko zadziałał również Urząd Marszałkowski i Zarząd Województwa Opolskiego, proponując konkretny pakiet pomocowy. Jak to wyglądało? Jak wyglądała ta dystrybucja również pieniędzy europejskich? Zdecydowanie tak. Jak tylko pojawiły się pierwsze sygnały związane z tym, że może dziać się w gospodarce, pamiętam obrady Zarządu Województwa Opolskiego, decyzję pana marszałka były również o tym, żeby szybko przekierować środki do powiatowych urzędów pracy, aby tam miały możliwość szybkiej reakcji i pomocy osobom bezrobotnym. Suma summarum skończyło się na tym, że ponad 80 milionów złotych zostało zaangażowanych zarówno w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, jak i Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Te środki zostały już przekazane do powiatowych urzędów pracy i istnieje możliwość udzielania wsparcia. Jak się okazało, te pieniądze przede wszystkim są kierowane na ochronę miejsc pracy, na dofinansowanie miejsc pracy w firmach, które doznają spadku obrotów gospodarczych, również dla osób samozatrudnionych, również dla organizacji pozarządowych, które zatrudniają pracowników. Panie dyrektorze, do końca kwietnia 1000 wniosków ze strony pracodawców, to właśnie dotyczy tego projektu pomocy i wsparcia? Nie.
Te 1000 wniosków to napłynęło, one napłynęły do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu. My rozdysponowujemy środki z innego źródła, z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. To jest fundusz, na który składają się, mówiąc tak obrazowo, przedsiębiorcy, pracodawcy, płacąc podatki i składki regularnie co miesiąc. Tak jak pan powiedział, na koniec kwietnia ponad 1000 wniosków. W sumie zatwierdzone wnioski to na kwotę blisko 60 milionów złotych, co jest poważną już wartością, a to tylko kwiecień tak naprawdę. Dzięki temu udało się albo uda się ochronić ponad 12 tysięcy miejsc pracy. Panie dyrektorze, tak żeby tą wiedzę usystematyzować, na jaką pomoc w tej chwili mogą liczyć pracodawcy, a na jaką pomoc pracownicy? Tak, jeżeli chodzi o przedsiębiorcach, bo tak o nich należało mówić, to firmy zatrudniające pracowników, zarówno te mikro, jak i duże, mogą zwrócić się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy z wnioskiem o dofinansowanie wynagrodzeń z tytułu przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu swoich pracowników. Powiatowe Urzędy Pracy przyjmują podobne wnioski, ale one są już finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. I tam również mogą aplikować osoby samozatrudnione, a więc prowadzące działalność gospodarczą, ale nie zatrudniające pracowników, z wyłączeniem dużych firm. No i powiatowe urzędy pracy udzielają również pożyczek na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania. Czyli jeżeli firma ma trudności z opłatą czynszu, z opłatą rachunków różnego typu, może wystąpić znowu z wnioskiem do powiatowego urzędu pracy o pożyczkę w wysokości do 5 tysięcy złotych. To są firmy mikro i to są osoby samozatrudnione. I już tutaj jest bardzo duże zainteresowanie tego typu środkami. Pamiętając, że w województwie opolskim jest około 99 tysięcy tego typu firm, to mamy blisko 20 tysięcy wniosków powiatowych urzędów pracy o mikropożyczki. Mam takie wrażenie, że gdyby nie pieniądze europejskie, byłoby nam bardzo trudno. To oczywiście też jest decyzja Urzędu Marszałkowskiego, który te pieniądze dystrybuuje, ale bez Unii myślę, że bylibyśmy w zdecydowanie tak, ma pan rację, wkład środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wkład środków unijnych jest znaczący. 83 miliony, bo takiej kwocie mówimy, to naprawdę bardzo dużo i to realna pomoc dla tych firm właśnie w utrzymaniu miejsc pracy. Jak pan sądzi, z tymi skutkami będziemy długo walczyć, bo nawet gdyby całkowicie rynek pracy został uwolniony, usługi związane na przykład z fryzjerem, co po mojej fryzurze widać, że dawno już z tego miejsca nie korzystałem, to sądzi pan, że to rozwiązuje problem? Bo mam takie wrażenie, że te skutki będziemy odczuwać przez wiele, wiele miesięcy. Zdecydowanie będziemy skutki odczuwać wiele, wiele miesięcy. Takie informacje, które napływają do nas, chociażby z Ministerstwa Pracy, pokazują to, że kilka miliardów złotych już zostało zaangażowanych właśnie w działania przeciwko tak zwane covidowe na rynku pracy w gospodarce. Te pieniądze nie biorą się znikąd. Wiadomo, że będziemy to odczuwać pewnie latami. No ale i ważne jest to również, że jednak w jakiś sposób przedsiębiorcy, pracodawcy otrzymują wsparcie, dzięki któremu mogą te najtrudniejsze momenty, miesiące przetrwać. Mam nadzieję, że ta pomoc będzie realna, no i że no i skuteczna przede wszystkim. To jak dzisiaj wygląda praca Wojewódzkiego Urzędu Pracy i z jakimi sprawami do Państwa możemy się zwracać, czy bardziej bezpośrednio, czy również telefonicznie, gdyby Pan nam opisał i opowiedział, w jaki sposób również te wszystkie bieżące sprawy Państwa? Oczywiście ze względów bezpieczeństwa nasz urząd jest zamknięty dla osób z zewnątrz. Nikt do nas, kto nie jest wcześniej umówiony, no niestety nie może wejść. Takie są zasady i reguły, ale dbamy wszyscy o swoje bezpieczeństwo. Każdy z nas ma rodzinę i musimy myśleć też o sobie i o swoich bliskich, ale też o tych ewentualnych klientach, którzy do nas przychodzą. Dlatego zachęcam wszystkich gorąco, aby sprawę załatwiać albo telefonicznie, a najlepiej ubiegać się o różnego typu wsparcie w formie elektronicznej, czy poprzez ePUAP, czy składając do nas właśnie podpisem kwalifikowanym różnego typu wnioski. Szczególnie przedsiębiorcy są już wyćwiczeni w tego typu działaniach. Więc wiem, że to jest możliwe do zrealizowania. Zresztą to też przyspiesza bieg sprawom i szybciej udaje nam się te sprawy wówczas doprowadzić do finału. Duże i średnie firmy mają dość mocno rozwiniętą pomoc prawną, ale takie firmy jedno-, dwuosobowe, wydaje mi się, że mogą się pogubić w gąszczu tych wszystkich przepisów.
również Państwa pracownicy służą telefonicznie taką pomocą? Zdecydowanie tak. Mamy infolinię uruchomioną. Do godziny 17 codziennie można do nas dzwonić. Odpowiemy na każde pytanie, które do nas będzie skierowane i oczywiście ono dotyczy tego, czym się zajmujemy. Jesteśmy otwarci, jesteśmy dla wszystkich Państwa. Po to urzędy pracy zostały powołane, aby móc właśnie udzielać tego realnego i skutecznego wsparcia, o którym mówiłem. O tym wsparciu dzisiaj rozmawiamy. Chciałbym dopytać jeszcze o sytuację rządową. Czy rząd skutecznie pomaga według Pana pracodawcom i czy Państwo też spodziewają się dalszego rozwinięcia tak zwanej tarczy? Tak, jeżeli mamy na uwadze to, co właśnie mówi rząd, czy poprzez media, czy poprzez bezpośredni kontakt, taki mamy praktycznie codziennie z Ministerstwem Pracy, to widać, że rząd co chwilę pracuje nad nowymi rozwiązaniami. Oczywiście słusznie, bo realna pomoc, interwencja jest tutaj potrzebna. Czym szybsza, tym lepsza. Natomiast ja osobiście czasami mam wrażenie, że zbyt dużo jest dostępnych form wsparcia i firmy, i generalnie większość telefonów, które do nas są kierowane, właśnie tego dotyczą. Firmy nie wiedzą tak naprawdę, gdzie ubiegać się o pomoc, bo tutaj mamy dopłatę do składek ZUS, tutaj jest Powiatowy Urząd Pracy, tutaj jest Wojewódzki Urząd Pracy, tutaj inne instytucje, które udzielają tego świadczenia. Dlatego bardzo mnie cieszy to, co ostatnio Polskie Centrum Rozwoju Gospodarki utworzyło, a więc też infolinię i punkt udzielania takiej już nie tylko informacji, ale też czasami doradzenia tego, gdzie w takiej sytuacji należy się udać, bo czasami można większą korzyść uzyskać, jeżeli się pójdzie na przykład do Powiatowego Urzędu Pracy niż do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję pięknie. A my bardzo zachęcamy do tego, żeby z tych wszystkich form wsparcia korzystać. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Maciej Kalski był moim i Państwa gościem. Dziękuję za rozmowę.